Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy dzień po nasz ostatni mecz i chcieliśmy nagrywać w jakiś sposób podziękowanie dla kibiców za po prostu nasze sezon. Wiem, że trochę boli, bo zostawiliśmy kawał serca, zdrowie przez cały sezon i myślę, że wszyscy widzieli, że naprawdę chęcia nam nie brakowało i dawaliśmy siebie wszystko, mimo że wiadomo, jeżeli chodzi o cały sezon i finale Puchar Polski i graliśmy do końca w baraży, myślę, że chcieliśmy po prostu dziękować kibicu za doping, za wsparcie i za tego wszystkiego. Wiadomo, tak jak mówimy, piłka nożna jest piękny sport i chcieliśmy dać radość w kibicu, żebyśmy wracali na nasze miejsce, które zasługujemy, ten piękny stadion z piękną kibicą i tak dalej, ale niestety się nie udało i myślę, że my się nie poddajemy w imieniu całej drużyny. Myślę, że zaraz kolego będą też coś dodać i co, no. Chcemy wracać na nasze miejsce. Mam nadzieję, że będziemy robić wszystko, żeby Ekstraklasa za roku wracał do Gdyni. Ja ze swoim imieniu jeszcze raz bardzo podziękuję wszystkim kibicom za te piękne chwile. Szkoda, że tam pandemia też trochę przeszkadzała, ale jak wróciło chociaż to 25%, to było widać, na co nas stać i piękny doping. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim kibicom za wsparcie. Arka razem. Przede wszystkim chcielibyśmy wam bardzo podziękować za wsparcie, które od was czuliśmy. I to jeszcze jak była pandemia, poprzez wiadomości, jakieś rozmowy i też kiedy już mogliście być z nami na stadionie i ten wasz doping był dla nas naprawdę dużym wsparciem. Wiadomo, że oczekiwania co do tego sezonu były znacznie inne. Graliśmy w finale, byliśmy bardzo blisko zwycięstwa i zdobycia kolejnego pucharu dla Arki. Niestety końcówka była dramatyczna i nie udało się osiągnąć tego celu. Podobnie było w lidze. Gdzieś patrząc przez cały sezon, można było zrobić dużo rzeczy lepiej, ale koniec końców graliśmy w barażach, w których też pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną, że walczymy do końca. W tym meczu na pewno nie możecie nam zarzucić, że nie walczyliśmy do końca, bo naprawdę daliśmy z siebie wszystko. Niestety taka piłka jest okrutna, że nie zawsze drużyna, która przeważa, zwycięża i też tak było w tym meczu. Naprawdę chcielibyśmy bardzo jeszcze raz podziękować jako cała drużyna i też w imieniu sztabu za to wsparcie, które nam okazywaliście i trzeba teraz wyciągnąć wnioski z tego sezonu i zrobić wszystko, żeby w następnym sezonie unikać tych błędów, które przydarzały się w obecnym i zrobić wszystko, żeby wywalczyć bezpośredni awans. Ja również ze swojej strony, jak i ze strony zawodników i całej szatni chcieliśmy wam bardzo podziękować za ten cały sezon. Był on dla nas na pewno trudny i bardzo długi i mimo, że nie skończył się happy endem dla nas i dla wszystkich kibiców, to na pewno za rok wrócimy silniejsi i zrobimy wszystko, żeby ten awans wrócił jak najszybciej. No, ja też ze swojej strony jestem tutaj bardzo długo już w tej Gdyni i jestem związany z tym klubem, z szatnią i bardzo, bardzo mi zależy, żeby ta Ekstraklasa tutaj wróciła i na pewno zrobimy wszystko, żeby to zrobić jak najszybciej.